szwarem od ulicy Niepodległości, który wyjątkowo daje się we znaki kierowcom. 2 listopada rozpocznie się remont ulicy Moniuszki. Dobra wiadomość jest taka, że 1 listopada ulica Wrocławska, nieopodal Zamku Książ, będzie przejezdna w obu kierunkach. Remont ulicy Niepodległości to jeden z etapów remontu drogi krajowej nr 35. W planach jest jej całkowita modernizacja na przestrzeni kolejnych 2 lat. Ulica Niepodległości, jeden z takich bardzo newralgicznych punktów i bardzo trudnych punktów, a dotyczących przebudowy drogi krajowej nr 35. Mam ambicje, żeby jeszcze w ciągu 2 lat zakończyć całkowicie przebudowę drogi nr 35. Remont ulicy Niepodległości to nie lada wyzwanie, jednak kierowcy muszą wykazać się cierpliwością i zrozumieniem. Do końca roku zostanie wykonany remont skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Świdnicką. Mamy do czynienia z 2 skrzyżowaniami, bo ulica Sikorskiego z ulicą Niepodległości, za chwilę, za dosłownie kilkadziesiąt metrów skrzyżowanie z ulicą Świdnicką i od Świdnickiej ulica Poznańska. Kto tamtędy przejeżdża, to wie, jak jest trudno w czasie remontu. Specyfiką Wałbrzycha jest to, że pod ulicami często przepływają strumienie rzeczne. W zasadzie można powiedzieć, że w przypadku ulic nieremontowanych od dawna nie wiadomo, co zastanie się po zerwaniu asfaltu. Taką ulicą jest właśnie ulica Niepodległości, nieremontowana od lat 70., której przebudowa była odsuwana przez kolejne lata. Myślę, że powodem właśnie niewykonywania tych remontów był strach, że dopóki to wszystko jest jakoś przykryte asfaltem, to się trzyma, a jak zdejmimy asfalt, to co zastaniemy pod asfaltem, to nikt nie chciał tego oglądać. To nie tylko sieci, uzbrojenia, więc wodociągi, kanalizacje, gaz, elektryczność, sieć kanalizacji deszczowej, ale również okazuje się, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z mniej czy bardziej zabezpieczonymi ciekami, które pod tymi drogami przebiegają. I tutaj właśnie w tym rejonie ulicy Niepodległości to musimy najpierw zabezpieczyć odpowiednimi urządzeniami, nazwijmy to płytami żelbetowymi, ten potok, żeby on z jednej strony był drożny, a z drugiej strony nie podmywał tej jezdni i dopiero później wykonać wszystkie inne prace związane z instalacjami, z podbudową, drogą, tak żeby po wykonaniu tej przebudowy ileś lat nie trzeba było wracać do tego tematu. 2 listopada ruszy remont Moniuszki. Do końca roku ma zostać zakończony odcinek znajdujący się na Gaju. W planach jest remont całej ulicy Moniuszki. To jest w ramach planowanego w ogóle przebudowy ulicy Moniuszki. Chcemy jeszcze w tym roku odcinek taki, naszym zdaniem, jeden z bardziej niebezpiecznych wykonać właśnie przed zimą, żeby uniknąć przełomów, napraw tej jezdni, bo można byłoby już, powiedzmy, kompleksowo przystąpić w przyszłym roku. Niemniej to jest taki odcinek, który dał nam się we znaki i w ubiegłą zimę, bo ileś tam pieniędzy musieliśmy zapłacić za doprowadzenie do przejezdności, czyli łatanie takie śmieszne dziur, później poprawianie na wiosnę tego, więc to takie pieniądze trochę wyrzucone w błoto. Ten taki odcinek, myślę, kilkuset metrowy uda nam się jeszcze w tym roku zrobić. 1 listopada zostanie otwarta już ulica Wrocławska przy wjeździe do Wałbrzycha, nieopodal Zamku Książ. 1 listopada będzie już można jeździć 2 nitkami jezdni.